Do zbrodni doszło w miejscowości Borowce pod Częstochową. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało przed podejrzanym ostrzeżenie dla trzech województw: świętokrzyskiego, śląskiego i łódzkiego. Robert Gusta. Uzbrojony, niebezpieczny, podejrzewany o potrójne zabójstwo. Już sama liczba policjantów świadczy o powadze sytuacji. 52-letni Jacek Jaworek to obecnie najbardziej poszukiwana osoba w Polsce. Funkcjonariusze na miejscu zdarzenia ujawnili ciała trzech osób. Są to 44-letni mężczyzna, jego 44-letnia żona i ich 17-letni syn. Ścigany jest bratem zamordowanego mężczyzny. Ofiary zostały zastrzelone z broni palnej. Świadkowie mówią o co najmniej 7 strzałach. Huk słyszała żona kolegi jednej z ofiar. Mówiła, że 2 strzały słyszała, jeden, drugi i po chwili słyszała 5. Policję wezwali w nocy sąsiedzi. W domu doszło do awantury. Słychać było krzyki, a potem strzały. Z 4-osobowej rodziny ocalał tylko najmłodszy, 13-letni syn, który zdążył wyskoczyć przez okno. Przyleciał wystraszony i mówi, że słyszy strzały i krew w domu. Zobaczył krew i uciekł. Zarządzono obławę. Do Borowców, niewielkiej wioski koło Częstochowy, ściągnięto najlepszych funkcjonariuszy. Pojawiły się psy tropiące śmigłowiec. Przeczesywano okoliczne pola i lasy. Policja opublikowała zdjęcia poszukiwanego 52-latka. To kawaler z zawodu budowlaniec. Zajmował się remontami mieszkań i domów. Pracował przez jakiś czas za granicą, między innymi w Niemczech. W trakcie oględzin zwłok prokurator ujawnił na ciele ofiar liczne rany postrzałowe, które, wszystko na to wskazuje, są przyczyną zgonu tych osób. Jacek Jaworek mieszkał z bratem i jego rodziną od około pół roku. Tak twierdzą sąsiedzi. Potwierdzają jednocześnie, że od czasu, gdy tu przyjechał, często dochodziło do kłótni i sporów z alkoholem w tle. Kilka razy wzywano policję. Takie niesłychane rzeczy się zrobiły. Konflikt rodzinny to jedna z wersji przyjętych w śledztwie. O co dokładnie poszło, będzie dopiero wyjaśniane. Podobnie jak to, skąd mężczyzna miał ostrą broń. Zaraz broń to można kupić praktycznie wszędzie. Tym bardziej, że jak może budzić pod wpływem jakiś narkotyku albo coś. 13-letni Denis, chłopiec, który jako jedyny ocalał, przebywa obecnie u rodziny. Na razie u mnie zostanie, a co dalej, to nie wiem. 13-latek został objęty opieką psychologa. Jest jedynym naocznym świadkiem dramatu, który wydarzył się w jego domu. Robert Gusta, Wydarzenia.